Środa 19 stycznia w Kurierze Złotowskim wita Państwa Aleksandra Maklewska. W budynku dawnego Złotowskiego Domu Kultury kończą się prace porządkowe i rozpoczynają remonty. Zarówno powołany przez burmistrza miasta koordynator Leszek Trojanowski, który będzie zajmował się zabezpieczeniem logistycznym imprez kulturalnych, jak i nadzorująca stan techniczny obiektu kierowniczka Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami mają huk pracy. Najpierw musieli wywieźć setki metrów sześciennych śmieci, a teraz rozpoczną przywracanie pomieszczeń Domu Kultury do stanu użyteczności. Przez wiele lat bowiem nikt nie dbał o dobry stan techniczny obiektu. Złotowski Dom Kultury przestał oficjalnie istnieć pod koniec ubiegłego roku. Od teraz wymyślaniem, organizowaniem i prowadzeniem imprez kulturalnych zajmować się będą organizacje pozarządowe w ramach przepisów ustawy o wolontariacie. Samorząd miejski natomiast zabezpieczyć ma na ten cel pieniądze oraz bazę techniczną, do której należy oczywiście budynek dawnego Złotowskiego Domu Kultury. Okazało się jednak, że aby obiekt mógł być nadal wykorzystywany do takich celów, niezbędne były prace porządkowe, a także rozpoczęcie szeroko zakrojonych prac remontowych. Leszek Trojanowski, nowo powołany koordynator, który będzie nadzorował logistyczne przygotowanie imprez kulturalnych, twierdzi, że sprzątanie było konieczne, bo ZDK przez lata służył jako magazyn różnych nikomu niepotrzebnych zużytych przedmiotów. Opinię tę potwierdza kierowniczka Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami Bożena Józefowska, która odpowiadać będzie za stan techniczny budynku. Rozpoczęliśmy od jednego porządkowania całych pomieszczeń w byłym Domu Kultury, ze względu na to, że większość z nich stanowiła magazyny i pomieszczenia biurowe. Chcemy, żeby wszystko to, co jest w Domu Kultury, było dla mieszkańców i można było w tych pomieszczeniach prowadzić działalność kulturalną. Przez ponad tydzień czasu pracownicy Domu Kultury i nasi wywozili wszystko, co pozostało po starym Złotowskim Domu Kultury. No było tego naprawdę dużo. Już jestem po pierwszych porządkach, czyli przez tydzień czasu zrobiłem tyle, co przez wiele lat tutaj się nie udawało. Mamy wszystkie pomieszczenia przeznaczone pod działalność kulturalną. W Domu Kultury od dzisiaj nie ma żadnego biura i nie przewidujemy w najbliższych 10 latach, żeby coś takiego powstało. Pierwsze efekty nowych porządków już widać, bo uzyskano kilka nowych pomieszczeń, które będzie można wykorzystać do pracy merytorycznej. Koordynator zapewnia, że chce stworzyć ciepłe miejsce, w którym wszyscy chętni będą mogli znaleźć sobie miejsce. Przykładem mogą być koła, które nadal działają w ZDK. Wszystko to, co było w dawnym Domu Kultury, działa w tej chwili. Ewentualnie ma chwilową przerwę wynikającą, powiedzmy, ze spraw organizacyjnych. Ale wszystkie zespoły artystyczne, które zgłosiły się do mnie, już działają. Porządki się kończą, a rozpoczną się remonty, bowiem stan techniczny nie tylko wielu pomieszczeń, ale tak naprawdę całego budynku pozostawia wiele do życzenia. Bożena Józefowska uważa, że likwidacja wieloletnich zaniedbań kosztować będzie dużo czasu i pieniędzy. O nieobecnych nie mówi się źle, w związku z tym nie będę się wypowiadała na temat dyrektora, natomiast mogę powiedzieć, że stan techniczny pozostawia bardzo wiele do życzenia. Są straszne zaległości remontowe, chociażby tylko całkowity remont dachu, straszna wilgoć ścian, fatalny stan okien, także są potrzebne znaczne środki, żeby ten obiekt doprowadzić do normalnego stanu. Co pani zamierza zrobić na początek, bo już rusztowanie stoi? To w tej chwili likwidujemy wilgoć, która występuje w piwnicy, dlatego że klub WIR wynajmuje osoba, która będzie prowadziła dyskoteki. No, wypadałoby mu przekazać ten obiekt w przyzwoitym stanie. Natomiast środki, które nam przekaże Urząd Miejski, to podejrzewam, że wystarczą na podstawowe remonty, czyli na dach. Natomiast tyle, ile nam się uda uzyskać z wynajmu pomieszczeń, myślę, że przynajmniej część okien się naprawi lub wymieni. No i konieczny też jest przegląd instalacji, która wewnątrz jest, żeby była pewna, że ona jest bezpieczna dla użytkowników. Nowi zarządcy budynku nie mogą zapominać o podstawowej funkcji, jaką spełniać ma budynek Domu Kultury, czyli bazy technicznej dla organizowanych w przyszłości imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Chcę stworzyć dom ciepły i przyjazny dla każdego, który ma pomysł na działalność kulturalną każdego typu. Zapraszam wszystkich serdecznie, jestem otwarty na każdy rodzaj współpracy w zakresie kultury. Na razie normalnie działa kilka pracowni oraz kino, które w dzierżawę wzięły dawne instruktorki Złotowskiego Domu Kultury. Jak się dowiedzieliśmy, repertuar skierowany ma być przede wszystkim do osób dorosłych. Mamy nadzieję na jakąś dobrą przyszłość, ale wątpliwości są i to wielkie. Z dnia na dzień one się powiększają, ponieważ wynikają z naszej tam realizacji, naszych zamierzeń ogromne problemy. Borykamy się z nimi, trochę jesteśmy nieprzyzwyczajone
Do tej pory to wszystko było tak jakieś uregulowane, a teraz same po prostu wszystko musimy dbać i załatwiać. Więc chcemy przede wszystkim dotrzeć do klientów i do ludzi dorosłych, z uwagi na to, że mnóstwo jest form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, dla dzieci, a zapomina się o tych właśnie ludziach w wieku, powiedzmy, średnim, moim i starszym. Dlatego akurat repertuar w tym miesiącu był skierowany właśnie do tych ludzi. Mieliśmy mojego Nikifora i z frekwencji byliśmy bardzo zadowolone, ponieważ na czas, na reklamę zabrakło nam w sumie czasu, 3 dni miałyśmy i jakoś sobie poradziłyśmy. W każdym razie był jakiś tam efekt i oddźwięk, ludzie przyszli i bardzo się podobało. Drugi film, Almodovara, Złe wychowanie, też traktuje o bardzo poważnym problemie i takim zagadnieniu. I myślę też, że zdobędziemy trochę widowni właśnie tej dorosłej, dojrzałej. I film dla dzieci. Raz w miesiącu chcemy proponować film dla dzieci i raz w miesiącu film dla młodzieży, science fiction albo jakiś film akcji. Tak jak się można było spodziewać, nowe w złotowskiej kulturze rodzi się w bólach. Na razie trwa usuwanie ton śmieci czy też łatanie dziurawego dachu, a pracy przy doprowadzeniu budynku do dobrego stanu jest na całe lata, nie mówiąc o publicznych pieniądzach, jakie pochłoną konieczne remonty. I tylko ciekawe jest, jak to się stało, że budynek użyteczności publicznej, znajdujący się w tak skandalicznym stanie, został odebrany bez uwag od poprzedniego dyrektora. Ciekawa będzie również lektura protokołu inwentaryzacji, jaka jest zwykle przeprowadzana w przypadku zmiany osoby zarządzającej obiektem. W powiecie złotowskim szykuje się kolejny spór o grunty. Tym razem różnica zdań na temat wykorzystania działek powstała pomiędzy starostwem powiatowym a gminą Krajenka. Chodzi o to, że władze powiatu chcą sprzedać swoje nieruchomości położone w Krajence i proszą gminę o zmianę ich przeznaczenia z oświatowego na gospodarcze. Krajeńscy samorządowcy nie zgadzają się, bo chcą inaczej wykorzystać te działki. Przypomnijmy, że podobna sytuacja ma miejsce w Złotowie, gdzie powiat w miejscu przeznaczonym przez miasto na tereny rekreacyjne chce budować mieszkania. Wszystko zaczyna się i kończy na pieniądzach. Powiat złotowski, tak jak inne samorządy tego szczebla w kraju, nie ma zagwarantowanych ustawowo własnych dochodów. Subwencje i dotacje nie wystarczają natomiast nawet na pokrycie niezbędnych dla funkcjonowania samorządu wydatków, więc złotowskie starostwo próbuje sprzedawać zbędne nieruchomości. Udało się w Jastrowiu, próba w Złotowie skończyła się na razie fiaskiem. W ubiegłym roku rozpoczęło się porządkowanie powiatowej własności w Krajence. Jednak i tutaj gmina, która decyduje o przeznaczeniu gruntów na konkretne cele, ma inną wizję niż właściciel. Chodzi o położone nad Głomią nieruchomości będące w zarządzie zespołu szkół spożywczych. W ubiegłym roku burmistrz Krajenki Janusz Szczerbiak zwrócił się do zarządu powiatu o nieodpłatne przekazanie gruntów, na których gmina zamierza urządzić tereny spacerowo-rekreacyjne. Krajeńskiego samorządowca spotkała jednak odmowa, bo powiat ma inny pomysł na wykorzystanie atrakcyjnych działek. My zastanawialiśmy się o przejęcie tegoż terenu nieodpłatnie, bo z jednej strony dla powiatu to jest niepotrzebne, z drugiej strony my chcielibyśmy te tereny w jakiś osobny sposób zagospodarować, żeby wykorzystać walory krajobrazowe tegoż terenu dla mieszkańców naszej gminy, gdzie byśmy mogli tworzyć jakieś trasy spacerowe, bulwary, ale również chcielibyśmy wybudować mostek łączący, mostek nad rzeką Głomią łączący zespół szkół przemysłu spożywczego z gimnazjum krajeńskim i z internatem, który jest prowadzony przez powiat, po to, żeby młodzież z jednej strony miała krótszą drogę do szkoły, a z drugiej strony, żeby ta droga była bezpieczniejsza, ponieważ dzisiejsza droga, którą muszą pokonywać, bardzo często jest to wzdłuż ulicy Sienkiewicza i Domańskiego, która jest pod względem komunikacyjnym drogą bardzo obciążoną i zdarzają tam się również wypadki. Propozycja powiatu jest, by obok przekazać nieodpłatnie na rzecz miasta i gminy Krajenka działkę obok drogi, która umożliwi budowę kładki bez żadnego konfliktu czy z naszymi działkami. Ta działka, zarząd taką decyzję podjął, może być przekazana. Różnica zdań co do sposobu załatwienia tej sprawy okazała się tak duża, że zaczęły padać słowa, które trudno zaliczyć do argumentów. Media informowały o traktowaniu się z góry przez obie strony, a sekretarz Krajenki Tomasz Ciechanowski oskarżył nawet starostwo o próbę szantażu. Była to odpowiedź na propozycję starostwa. Wy zmienicie przeznaczenie gruntów, a my przekażemy działkę, na której będziecie mogli zbudować kładkę, która połączy zespół szkół spożywczych z internatem.
Zarówno Janusz Szczerbiak, jak i Ryszard Goławski nie chcą używać słowa konflikt w tej sprawie i deklarują dążenie do kompromisu. Konfliktu nie ma, aczkolwiek zarząd powiatu żółtowskiego był w Krajęcy analizując sprawy przekazania działki na rzecz miasta i gminy Krajenka. No szkoda, że nie było pana burmistrza. Myślę, że wystąpiliśmy z odpowiedzią na pismo burmistrza z propozycją przekazania działek. Niemniej jednak uważam osobiście, że musi dojść do spotkania z burmistrzem i uzgodnienia pewnych spraw, żeby sobie pisemnie tego nie wyjaśniać, bo no są potrzebne spotkanie włodarzy gminy i powiatu, żeby to uzgodnić, żeby sobie wzajemnie no po prostu nie utrudniać, a podjąć takie decyzje, które będą decyzjami dobrymi i służyły rozwojowi tego terenu. Nie ma konfliktu, ja sądzę, że się rozmowy w tej kwestii rozpoczęły. O grunty, które zwracamy się do powiatu, są to skarpy wzdłuż rzeki Głomi. Te obniżone tereny są to raczej poldery, które są konieczne wtedy, kiedy jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych, żeby rzeka nie rozlewała się na łąkach. Jeśli tu chodzi o zmianę planu przestrzennego zagospodarowania skarb i tych polderów, no to Greta nie może wchodzić, bo tam inwestycji żadnych prowadzić nie można. Sytuacja w Krajence ma swoje źródła w niedoskonałych przepisach nieuregulowanych od czasu utworzenia powiatów w kwestiach własnościowych. Należy mieć tylko nadzieję, że zarówno władze powiatu, jak i Krajenki wykażą więcej rozsądku niż twórcy reformy administracyjnej kraju i potrafią dojść do porozumienia. Skorzystają na tym wszyscy: Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Starostwo Powiatowe w Złotowie, a przede wszystkim mieszkańcy Złotowszczyzny. W powiecie złotowskim przekazane zostały pierwsze unijne stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. O ile ze studentami nie było problemów, to w przypadku uczniów operacje udało się przeprowadzić tylko dzięki zaangażowaniu szkół, które do Sylwestra pracowały, aby wypełnione zostały niezbędne procedury. Przypomnijmy, że w powiecie złotowskim studenci i uczniowie złożyli łącznie ponad 1600 wniosków o przyznanie stypendiów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jak to zwykle bywa, pieniędzy było mniej niż chętnych i konieczne było powołanie specjalnej komisji, która dokonała weryfikacji wniosków i wybrała tych najbardziej potrzebujących. Biorąc za jedyne kryterium miesięczny dochód na członka rodziny, komisja przyznała 57 stypendiów dla studentów i 580 dla uczniów. W przypadku studentów jest to kwota 175 zł miesięcznie. Uczniowie otrzymają co miesiąc o 75 zł mniej. Niestety, mimo że pieniądze nie są wcale takie wielkie, okazało się, że istnieje realna groźba, że młodzież szkolna może ich wcale nie otrzymać. Sęk w tym bowiem, że w przypadku uczniów stypendia mają być refundowane na podstawie faktur, których wielu jeszcze pod koniec grudnia nie miało. Na szczęście dzięki zaangażowaniu pracowników szkół większość młodzieży może liczyć na zwrot wydanych pieniędzy. Jeżeli chodzi o dystrybucję środków na terenie powiatu, trzeba zaznaczyć, że szkoły ponadgimnazjalne z naszego terenu stanęły na wysokości zadania, ponieważ w bardzo krótkim terminie zostały zorganizowane faktury za 2004 rok, które były podstawą do wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Macie już trochę doświadczeń, bo już te stypendia troszeczkę, ta cała sytuacja trwa, już pracujecie nad tym dosyć długo. Na pewno zauważacie pewne minusy przepisów, pewne kłopoty, problemy. Z czym macie najwięcej kłopotów? To znaczy, myślę, że jednym z większych problemów jest to, że aby wypłacić uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej stypendium, należy przedłożyć fakturę. Większość rodzin niestety o tym nie wiedziała i były małe problemy z tym, ale szkoły, jak mówiłem, stanęły na wysokości zadania i większość pieniążków została wykorzystanych. Faktury to nie jedyne zmartwienie urzędników starostwa, którzy pilotują dystrybucję i rozliczanie stypendiów uczniowskich. Poważnym niedopatrzeniem jest to, że nie ma na razie listy artykułów, które można kupić, by liczyć na zwrot poniesionych kosztów. No niestety Ministerstwo Gospodarki jeszcze nie wydało katalogu kosztów kwalifikowanych. Czekamy na ten katalog, który nam niestety ułatwi pracę w znacznym stopniu. Na razie robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu rozliczyć te stypendia. Mam nadzieję, że wszystko Urząd Marszałkowski pozytywnie zaopiniuje i nie będzie żadnych problemów. Wygląda na to, że na razie kompromitacji udało się uniknąć, choć operacja Unijne stypendia dla potrzebujących studentów i uczniów została przygotowana i przeprowadzona typowo po polsku, chaotycznie i niechlujnie.
Należy tylko wierzyć, że ludzie odpowiedzialni za wszystkie niedoróbki zechcą się zrehabilitować i wszyscy młodzi ludzie, którzy wierząc na zwrot kosztów, wydadzą prywatne pieniądze, otrzymają je z powrotem. 40 kobiet ma szansę wyjechać do pracy przy zbiorze truskawek i malin w Hiszpanii. Trzeba się jednak spieszyć, bo rekrutacja kończy się w poniedziałek 24 stycznia rano. Wyjechać do regionu Huelva w Hiszpanii mogą panie mające doświadczenie w pracy w rolnictwie, są wytrzymałe fizycznie, pochodzą ze wsi i mają ukończone 45 lat. Praca polegać będzie na zbiorze truskawek i malin przez 39 godzin w tygodniu. Pracodawcy zapewniają przyjazd z Polski do Hiszpanii, zakwaterowanie i wynagrodzenie ponad 30 euro dziennie. Kobiety, które zdecydują się na wyjazd, będą musiały pokryć koszty wyżywienia, własnych wydatków i powrotu do kraju. Mamy już trzeci wyjazd, w tej chwili będziemy kompletować trzeci turnus wyjazdu do Hiszpanii, do regionu Huelva, który jest, no słynie z tego, że ma bardzo dobrych pracodawców. Panie, które przyjechały, były bardzo zadowolone, miały przepiękne warunki i zakwaterowania, i wynagrodzenia, no nie powiem ile, ale znaczne kwoty miesięcznie, wszystko jest legalnie. Świetne warunki mieszkaniowe, dobrze płatna praca, w przeliczeniu na złotówki około 4000 zł miesięcznie, to nie jedyne korzyści, jakie można wynieść z takiego wyjazdu. Nasze panie nawiązały już kontakty sobie przez pierwsze wyjazdy, mają kontakty, kontrakty już mają, co niektóre panie, na stałe. Pracują 8-9 miesięcy, zjeżdżają tylko na 2-3 miesiące do nas. Także jest to bardzo taka oferta atrakcyjna. Oferta Hiszpanów wygląda na bardzo atrakcyjną, szczególnie w sytuacji, gdy kobietom po 40 bardzo trudno znaleźć w Polsce jakiekolwiek zatrudnienie. Przypomnijmy więc, że koniec rekrutacji nastąpi w poniedziałek 24 stycznia do godziny 9 rano. Zespół szkół rolniczych w Złotowie znalazł się na 18 miejscu w Wielkopolsce i 331 w Polsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych, jaki co roku drukuje Rzeczpospolita. Złotowski Rolniczak jest jedyną szkołą powiatu złotowskiego, jaką można odnaleźć na tym spisie. Ranking opublikowany przez Rzeczpospolitą obejmuje licea ogólnokształcące, technika i szkoły równorzędne, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 2003-2004 co najmniej dwa tytuły laureatów lub finalistów etapu centralnego ogólnopolskich olimpiad tematycznych. Miejsce w rankingu określa się poprzez współczynnik ustalany na podstawie liczby olimpijczyków i wszystkich uczniów danej szkoły. W ubiegłym roku zespół szkół rolniczych przy 612 uczniach miał trzech finalistów i ze współczynnikiem 245/10 znalazł się na 331 miejscu w kraju i na 18 w województwie wielkopolskim. Jednym z olimpijczyków był Łukasz Kapiszka, który w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uzyskał drugi wynik w Polsce w pionie mechanizacja rolnictwa. Co zrozumiałe, dumny z osiągnięć swoich uczniów jest dyrektor rolniczaka Bolesław Piotrów. Dosyć wysoki był poziom tej olimpiady, szczególnie właśnie z bloku mechanizacji, ponieważ z innych bloków były niższe, załóżmy tak, skala punktów była 120, to zdobywało się przeciętnie 80-90, zaś w mechanizacji było wszystko blisko 120, 107, 108 i wyżej, także dosyć zacięta rywalizacja. Staramy się, wiemy, że jeszcze trzeba dużo pracy, ale jest to dążenie chyba wszystkich szkół i że nam się udało w tym roku osiągnąć taką pozycję, bardzo dobrze, ale to nie znaczy, że możemy sobie już siąść na wymiarze. Dyrektor dodaje, że dzięki takim uczniom jak Łukasz Kapiszka szkoła zyskuje na prestiżu. Sam zainteresowany, który jest uczniem trzeciej klasy czteroletniego technikum rolniczego, skromnie podkreśla zasługi swoich kolegów, którzy także uczestniczyli w finale olimpiady. Chcę podziękować również i pogratulować i uczniom, ale i nauczycielom. To jest wynik pracy dużej grupy ludzi, a oczywiście owi najlepsi, między innymi z klasy ubiegłorocznej, z klasy drugiej, Łukasz Kopiszka, czy Przemek Kowalski, czy inni, to naprawdę sami się szkolą, sami się uczą i jest to zachęta dla innych, dla uczniów. Satysfakcja niewątpliwie dla nich, dla nas również, jeżeli dostanie się na centralną, na eliminację centralną, jeżeli wygra tam na eliminację centralną, to jest to dowód dla nas, że to jest dobra praca. Nie jest to tylko moja zasługa, bo sam nie brałem udziału w tym. Również miałem takich kolegów, którzy też byli, był nawet kolega laureata olimpiady w Warszawie, jak również okręgowej w Pyrzycach, także nie jestem sam. Jednak zdaniem Bolesława Piotrowa sukcesu odniesionego przez Łukasza i jego kolegów nie da się przecenić, bo wpływ
mobilizującą na innych uczniów zespołu szkół rolniczych. W dużej grupie uczniaków z różnych szkół, różnych klas zawodowych, perełki starają się siebie jeszcze szlifować, podnoszą poziom i jest to zobowiązanie dla nauczycieli. No jest na pewno to dużą mobilizacją dla mnie, żeby dalej pogłębiać swoją wiedzę, ale co za tym idzie również kolegów. Kolegom mówić, żeby też startowali, żeby po prostu pogłębiali swoją wiedzę, aby to dawało im też jakieś porządne efekty. Sukces uczniów Rolniczaka jest tym większy, że wśród szkół naszego regionu odnotowanych w rankingu jest jedyną placówką o charakterze zawodowym. Pozostałe szkoły to licea ogólnokształcące z Piły, Chodzieży, Krzyża i Czarnkowa. 3-letni Karol Witczak z Lędyczka walczy o życie. Rozpoznanie medyczne wykazało u chłopca ostrą białaczkę, chorobę, która nieleczona prowadzi do śmierci. Niestety rodziców Karolka nie stać na kosztowne leczenie syna. Karol urodził się 3 lata temu. Wszelkie badania wykonane po narodzinach wskazywały, że chłopczyk będzie się rozwijał prawidłowo. Okazało się jednak, że dziecko często się przeziębiało i było hospitalizowane. Tragedia nastąpiła po 3 latach. W ubiegłym roku w czasie pobytu w szpitalu specjalistycznym w Pile wykonano kolejne badania, a diagnoza na ich podstawie była miażdżąca. Ostra białaczka limfoblastyczna, czyli śmiertelny nowotwór krwi prowadzący do śmierci. I to śmierci w strasznych męczarniach. Mały Karolek, który został przewieziony do szpitala w Poznaniu, już odczuwa ból. Niestety jego rodzice otrzymują oboje rentę socjalną i nie są w stanie sfinansować bardzo kosztownego leczenia. Syn przebywa w Poznaniu w klinice na oddziale trzecim. Jest chory na białaczkę. Choroba postępuje raz lepiej, raz gorzej. Nerwowy się robi, włoski mu wyszły. Stanisław Witczak szuka pomocy wszędzie, gdzie tylko można. Prośby o pomoc wysyłał do różnych fundacji, instytucji, osób prywatnych, polityków. Wszędzie jeździ z dokumentami potwierdzającymi chorobę syna. Nie chce być posądzony o oszustwo. Jednak jedyną odpowiedzią były pisma, że pomoc jest niemożliwa lub listy wspierające starania ojca Karola. W tej sytuacji Witczakom ciężko opłacić nawet koszty pobytu w Poznaniu matki Karola. A nikomu nie trzeba tłumaczyć, jakie znaczenie dla małego chorego dziecka ma bliskość mamy. Żona musi tam przebywać, bo jak żony nie ma, to syn płacze, że lekarze nie mogą sobie radzić z nim, nerwowy się robi, po tym wszystkim cały jest pokuty, ponakuwany. Nie? I jak przyjeżdża do domu na przepustkę, to trzeba go wozić wózkiem, smocze trzeba mu dać, na spacery trzeba z nim wszędzie chodzić, muszę go nosić, dźwigać go, uspokajać go, bo nerwowy jest niesamowicie. Cały spuchnięty jest teraz po tej chemii, po tych tabletkach. Białaczka to straszliwa choroba, która pozostawia człowiekowi niewiele szans, bo medycyna jest często bezradna. Zawsze jest jednak nadzieja, że stanie się cud, który powstrzyma rozwój choroby. Nie pozwólmy więc, by Karol i jego rodzice stracili wiarę w lepsze jutro. Apelujemy do Państwa o pomoc. Pieniądze można wpłacać na numer konta PKO BP SA, pierwszy oddział w Złotowie, ulica Norwida 5, 44 10 20 38 44 00 00 19 02 00 52 82 32. W minioną sobotę w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Krajence odbył się doroczny koncert kolęd i pastorałek, które wykonywały chóry z naszego regionu. Wieczór kolęd i pastorałek, bo taka jest nazwa imprezy, zorganizowały wspólnie Kraińska Parafia, Nadnotecki Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Kraiński Ośrodek Kultury. Z bożonarodzeniowym repertuarem wystąpiły 4 chóry z naszego regionu. Halka z Piły, Halka z Wyżyska, Echo z Rogoźna oraz chór mieszany z Krajenki. Przede wszystkim to jest, żeby koncert był dla społeczeństwa, jak również spotkanie się chórów, można powiedzieć, z całego Białego Pińskiego województwa. A później po tym koncercie jest takie spotkanie jakby noworoczne, w którym no, ludzie mogą wymienić swoje doświadczenia, ale jak również spotkać się przy poczęstunek i znosimy kieliszek szampana na ten nowy rok. Koncert kolęd i pastorałek w kościele ze względu na szczególną atmosferę i dobrą akustykę tworzy niepowtarzalny klimat. Taki występ ma jednak prócz duchowego również znaczenie warsztatowe dla artystów. Bardzo duże miejsce zajmuje ten repertuar, dlatego że kolędy są łatwe, wpadają w ucho i wszyscy chcą śpiewać kolędy. Poza tym widownia zawsze jest na kolędach, bo z reguły robimy koncerty kolęd w kościołach i kościoły są pełne, więc jest dla kogo śpiewać.
O tym, iż koncerty chórów cieszą się nadal dużym powodzeniem, świadczą pełne ławki Krajeńskiego Kościoła. Posłuchajmy przez chwilę tego, co w sobotnie popołudnie krajeńskiej publiczności mieli do zaproponowania chórzyści. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Zaraz po programie zapraszamy do obejrzenia rozmów kuriera. Dziś gościem Piotra Gacinowskiego będzie wicestarosta Złotowski Ryszard Goławski. Jutro kurier pilski, w którym spotka się z Państwem Tomasz Dassuj. A kolejne wydanie kuriera Złotowskiego jak zwykle w najbliższą środę. Do zobaczenia.